Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Deadfall Adventures, którego swoją drogą... O! Właśnie, zastanawiałam się, gdzie jesteś. Także chodź. Ja idę. Skupiłam się. Dobra, już. Co? Co ty powiedziałaś? Raz, oczywiście. In English, please. Is it your right or mine? Po twojej lewej, co? Powtórz. Ups, nie to. Oko tu i tam, tu oko? Krzyż z czym? Oj, żeż nie trzą się suficie. No i widzisz, nic się nie dzieje. Nie wiem dokładnie, o co chodzi. Sporo tu tych symboli, bardzo ładne. Szkoda, że nie możesz zobaczyć z bliska. O, kurde. O, i tak wiemy, żeby ci to nie spadło. O, co my tu mamy? Możemy sobie rozwinąć. Możesz odblokować. Mogę. Co mogę? Co mogę? O, zawsze. Och, proszę. Tak. I to na razie już chyba koniec. A my sobie idziemy. Oj, to było bez sensu. Ty za mną łazisz coś? Dobra, tu by cię prawie zgniotło, więc idziemy tutaj. Ach, flashlight. Dobra, zapisywanie. Mam ogólnie takie... Och. To jest po prostu... coś. Powiedz, że to ty. O, matko, czy ja wszystko muszę robić sama? Gdzie są... Okej, okay, wiem ogólnie, gdzie są moje... Aha, ja chyba wyrzuciłam te zwykłe pistolety, tak? Wielka szkoda. Nic, naprawdę? Może w was? Też nic. Biedne coś te piramidy. Naprawdę. Ogólnie tak, wiem, nie muszę wcale marnować naboi, bo mogę w to po prostu wejść, to się wali, ja to wtedy zbiorę, ale... To nie wiecie, jaka to frajda, jak można to porozwalać. A teraz przejdźmy do rzeczy. Otóż z tym możemy coś zrobić. Musimy... wziąć ciebie. Dokładnie. To takie banalne. Teraz tu wsadzimy, nie panikuj. Zobacz, co ja teraz z tym zrobię. Mogę to wziąć w rączkę, nie? Okej, to... Nie no, naprawdę. Powiedz, że byłaś sama. O, to byłoby zbyt piękne, prawda? Chociaż dobrze, że tamta... Cztery strony, tak cztery... Jezus! Głupia jesteś, nie strasz mnie! Kurde, druga. Gin. Koniec? Nie, tam jeszcze lezie. Kurde. Leczcie się wszyscy! Co tu się otwiera? A nim się wasz! Latarka mi się skończyła. Dobra. O, nie, naprawdę. Dużo was tu jeszcze będzie. No, dobra. Koniec. Więc wezmę sobie ciebie. Tutaj nic nie ma. O, witaj.
Ścieżka światła. Dobra. Czyli rozwiniemy sobie przez to ścieżkę światła. Wszystko jasne. Taki żart. O, tutaj. Raz, dwa, trzy. Idealnie. Dziwny zbieg okoliczności, nieprawdaż? No tak, no super. Zaświecisz się. Powiedz, że się zaświecisz, bo to będzie super, jakbyś się zaświecił. Ło, oko. Świeć, świeć, świeć. Świeci? Nie. No ej. Czemu? To się zamknie, prawda? Chodź, bo się zamknie. Nieważne. Toż to... O! Krokodylek! Nic mu nie mogę zrobić. Mogę przejść... Co? No przecież tam już patrzyliśmy. Spadnę, prawda? Czy ty masz... No co za... Nie mogę po prostu, nie mogę. Czy ty masz... Ona sobie wzięła obcasy. Okej, niskie, ale wciąż obcasy, żeby łazić po piramidzie. No widzisz... Czy wy to widzicie? Matko święta, no po prostu... Myśl! Okej, okay, nie wyłączam. Idziemy tu. Czy to jest mumionka? Nie. Już wolę tę mumię, serio. Oj, nic nie muszą, nic nie muszą. Bo jesteś sierotą. I... O kurde, nie pomyślałam, że to trzeba przeładowywać. Dobra, teraz tamten, bo tamten ma fajne pole ostrzału. Teraz ciebie. Teraz ty, teraz trochę ciebie, znowu ciebie. Już? Ten tam jeszcze żyje. Już nie żyje. Jeszcze jakiś żyje. Już nie żyje. Jeszcze ktoś? Nie, dziękuję. Teraz idę sobie tutaj, bo tutaj coś jest. Czy... O, wy mnie rozpieszczacie. Ma to latarkę? Nie. A, bo to było tak, że ja to chyba mogłam wziąć tylko chwilowo. No to w sumie trochę bez sensu. To sobie to wystrzelam. To mi będzie potem potrzebne, prawda? Co to? Tam jest amunicja. Och, ta inteligencja. Wystrzelaj całą broń w ziemię. Cóż. Idziemy najpierw tam. Da się, prawda? Kurde, nie to. No i cacy, bo tutaj są... A, w sensie tutaj się zawaliły schody, dobra. Bo tutaj jest... A, nie strasz mnie, głupia jesteś! Co zamienić? A, nie, ja nie chcę. O, dobra, dużo przejść. Powiedziałam, nie, to nie. Czy ja wyjdę... A, w ten sposób. Czyli ja tak jakby jestem teraz... Tu. Okej, to może pójdę teraz tędy i zobaczę, gdzie mnie wyprowadzi to przejście. Okej, czyli wyszłam z drugiej strony. Dobra, czyli zostaje nam tutaj. I tutaj zapewne musimy iść. Skadłam. Idziesz? No. Czy to... Tak, to jest... Co mi to... Co mi mówią magiczne notatki? Magiczne notatki mówią...
że muszę fotel. Jest fotel, jest gościu siedzący na fotelu. I on musi sobie przejechać między byczkiem, antylopą i kotkiem. Okej. Logika jest mało ważna. Gdzie jest facet na fotelu? Facecie na fotelu, wyjdź. Bardzo ładne wazy. Szkoda, że nic z nich nie ma. Facet na... Facet na fotelu! Tak, czyli ty musisz przejechać. Jedzie! Co się dzieje? Ha? O Jezu, naprawdę wy... Myślałam, że mumie. Nie cofaj się. O kurde, nie strzelajcie. Ty giń, ty też giń. Gdzie co? Jak? O matko. O, nie wierzę. Giń. Leży. Leży. Biegnie. Leży. Już tu się ten język tą trzepie. Ej, czy wy tak będziecie cały czas wybiegać, czy wy się kiedyś skończycie? Ach, kurde, stamtąd jeszcze. Co za frajerzy. Wiecie co? Wstydźcie się. Tak dalej. Wciąż. Ofa! Ha, 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 ha. Ha. Zabawni jesteście, naprawdę. Wiecie, że tak jakby przez was skończyła mi się amunicja w moim fajnym tym tegesie? O Jezus, dobra, walcie się po prostu. Wy się chyba nigdy nie skończycie, będziecie tak latać. Oj, giń! Okej. Gdzie teraz? Gdzie teraz? A, se amunicji pozbierałam, ach! Dobra. Ej, nie! Ale skąd? Moja orientacja, jak ktoś do mnie strzela, matko, zdążyli mnie 5 razy zabić. Ty tam jesteś? Słaniaj mnie. Dobra, on się przysunął. Więcej stacy. Jak za posąg, co? Mam zeskoczyć? Ty masz tam schody. Okej. Okay. Dobra. No błagam. Dokładnie. To teraz! O, o, ale fajnie! Ała, au! Widzę nieprzyjaciół na przodzie. Ale muszę przyznać, że facet na fotelu się nie spisał. Gin. To było głupie, prawda? Powinnam najpierw ich, nie wiem, przywitać. Może nie mieli złych zamiarów. Oj, błagam, kogo ja oszukuję. Tego tam u góry trzeba zdjąć. Ej, no nie! Co, co? Boli cię coś? O, matko. Czemu oni są nieśmiertelni? To nie mumia. Spokojnie. O, 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 o.
bo oni są pancerni! Kurde, nie tak. Tyk. Ale cwaniaczek mnie... Zabijasz go? Naprawdę nie? Co? Co ty gadasz? Mam się świetnie. Prawie. Co to? To jest to. No i tak nie mogę nic z tego nosić. To po co mi to? Ale tutaj gdzieś widziałam... Gdzie ja to widziałam? Tu. Nie. Najpierw ty. Bo mogę rozwinąć ciebie. Tak. Klik. Coś się stało. Czy to się otwarło teraz? Nie wierzę, wychodzimy z tej piramidy, żeby... Facet się tacy na fotelu. Znowu. Okej, okay, spoko, czyli nas tam nie chcą. Co teraz? Strzelanina, atak zombie, może mumie? Wielbłądasy! Widzisz to? Pobiegła. Nie wzruszają takie słodkie wielbłądasek. Dobra, idziemy. Mam wrażenie, że... Albo nie. Dobra, w sumie nie mam wrażenia. Ale... Gdzie ona polazła? Tu. O matko. Nie, ja nie chcę przyjechać. Tu mogą być ciekawe rzeczy. Chociaż szczerze mówiąc, to nie wiem. Tam mogło coś być w tych namiotach. Sprawdźmy szybko. Najwyżej sobie poczeka. Mam tylko nadzieję, że nie wpadniemy w jakieś kłopoty. Tutaj nic, 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 nic. Nic. Kowiel bondasów. Tam nikogo nie ma w środku. Dobra. Nic tu nie ma. Mogę się więc oddalić. Chociaż tu trochę takie wszystko pobijane, ale kurde, fajnie to wygląda. Matko, my tam byliśmy. No dobra, możemy oddalać się naszym powozem. Małą przygodę. Wsiadajmy zatem. No. Hey, someone's gotta stop you getting yourself killed. Hehe. Magic artifacts, ancient curses, rampaging mummies. Suddenly my great-granddad's stories didn't seem all that crazy. The true curse, however, was my own curiosity. My hunting instincts had been awakened, just like those rotting corpses. Now the hunt was on. It's a map. It shows the position of Sirius and the stars around it. But tens of thousands of years ago. So it's out of date? Ever so slightly. But this configuration, it can only be observed from one place, the Arctic. That is where you'll find the next fragment of the heart. And it's where the Nazis are headed. About that. What exactly is this heart doohickey, and how many pieces are there? We don't know. All we know is it was created by an ancient people, long before any known human civilization. A people. So advanced, they might be the basis of all our legends about gods and mythical places. In particular, the island of Atlantis. And when we reassemble the heart, Atlantis will pop up somewhere in the Atlantic Ocean? Of course not. That would be absurd. Right. The heart supposedly controls the forces of life and death itself. You even want to think about what the Nazis could do with such power if they managed to reassemble it. The mummies in Egypt were just a foretaste of what's to come. The most unbelievable part of all this so far
was how you got Uncle Sam to pay for this whole crazy agency of yours. Ever heard of the Panama Canal? It only exists thanks to Professor Jacob's genius. Financing this agency was the least they could do in return. And are all the other agents pain-in-the-ass bookworms like you? Better dress warmly, Mr. Quatermain. Visibility's nil. I have to take us down or we'll crash. We'll walk the rest of the way. Walk? We don't have time for that. We have to... Listen! No. For once, you listen. Not me. The radio. Sounds like an agency distress call. Could be Hagen. Hard to tell. Too much interference. Okay. Time to do this fight. I'll go and check it out. See if I can find Hagen. Are you crazy? We have clear orders. Yeah, and I'm a real follow orders kind of guy. Hagen saved your well-shaped ass in Egypt, remember? We owe him. Time to improvise. You stay here, analyze that star map. I'll be back as soon as I find the source of that distress signal. All right. You had me at well-shaped. O matko, mam wrażenie, że nas po prostu uwielbia, tylko tak udaje. Że nie. No. Czyli teraz wylądowaliśmy w nieco bardziej zimnym terenie niż Egipt. Tu już raczej nie będzie piramid i tym podobnych rzeczy, ale tym jakże wielkim, ośnieżonym terenem zajmiemy się w następnym odcinku, a tymczasem ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia i cześć!